Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O tej godzinie Zbawiciel pragnienie cierpiał na krzyżu. Niech da chwalącym Go pieśnią pragnienie sprawiedliwości. Niech głodem prawdy ich przejmie i zaspokoi Go sobą, by grzech odrazę w nich budził, a cnota ich pociągała. Niech łaska Ducha Świętego proszących tak usposobi, by żądze ciała przygasły i duch oziębły zapłonął. Błagajmy Ojca i Syna i Ducha ich Najświętszego. Niech Bóg otacza nas pieczą, gdy w Trójcy Go wysławiamy. Amen. Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie. Wejrzyj na moją nędzę i mnie wyzwól, Panie, bo nie zapomniałem Twojego prawa. Broń mojej sprawy i mnie wybaw. Obdarz mnie życiem według Twego słowa. Daleko od występnych jest zbawienie, bo nie dbają o Twoje ustawy. Wielka jest litość Twoja, Panie. Obdarz mnie życiem według Twych wyroków. Wielu mnie prześladuje i nęka. Nie uchylam się od Twoich napomnień. Na widok odstępców wstręt mnie ogarnia, bo słowa Twojego nie strzegą. Spójrz, Panie, miłuję Twe postanowienia. W dobroci swojej obdarz mnie życiem. Istotą Twojego słowa jest prawda i każdy Twój sprawiedliwy wyrok jest wieczny. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu i chodzi Jego drogami. Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich. Szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. Małżonka twoja, jak płodny szczep winny w zaciszu twego domu. Synowie twoi, jak oliwne gałązki dokoła twego stołu. Tak będzie błogosławiony człowiek, który służy Panu. Niech cię ze Syjonu Pan błogosławi. I obyś oglądał pomyślność Jeruzalem przez wszystkie dni Twego życia. Obyś oglądał potomstwo swych dzieci, pokój nad Izraelem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Prześladowali mnie bardzo od mojej młodości. Niech mówi Izrael. Prześladowali mnie bardzo od mojej młodości, lecz nie zdołali mnie pokonać. Poorali mój grzbiet oracze. Wyżłobili na nim długie bruzdy. Ale Pan Sprawiedliwy rozerwał więzy występnych. Niech się zawstydzą i cofną wszyscy, którzy nienawidzą Syjonu. Niech się staną jak trawa na dachu, która usycha, nim ją wyrwą. Nie napełni nią kosiarz swej ręki, ani zanadrza ten, który zbiera snopy. A przechodnie też nie powiedzą: błogosławieństwo Pańskie niech będzie nad wami. Błogosławimy wam w imię Pana. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie. Jeśli wrócisz do Pana, Boga swego, będziesz słuchał Jego głosu we wszystkim, co ja ci dzisiaj rozkazuję, i ty, i twoi synowie z całego swego serca i z całej swej duszy,
sprawi Twój Pan Bóg, że powrócisz ze swojego wygnania i zlituje się nad Tobą. Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zmasz wszystkie moje przewinienia. Módlmy się. Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.